z widzowie, dzień dobry, ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa. Wy oczywiście zostawiacie w tym momencie łapeczkę do góry, subskrypcję, jest to bardzo, bardzo ważne. No i zapraszam na mojego Instagrama Milkaś przez 2a, ponieważ tam relacja na bieżąco ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, także wbijajcie koniecznie widzowie, ponieważ serio, tam akurat bardzo się opłaca być i obserwować tego Instagrama, zwłaszcza teraz, ponieważ przez 2 tygodnie jestem w Stanach. No i jakby na przykład te filmy, które wy teraz oglądacie, to są filmy sprzed 3 tygodni, ponieważ nagrywam sobie zapas. No i patrzcie widzowie, jest dzisiaj czwartek, 18 sierpnia u mnie, o proszę bardzo, nie wiem, nie wyostrzę się raczej, ale jest 18 sierpnia, czwartek. No i tak jak mówię widzowie, jeżeli chcecie mieć na bieżąco, że tak powiem, relacje z tego wszystkiego, no to wiecie na Instagrama Milkacz przez 2a. A my w dzisiejszym odcinku robimy sobie mały przeszpieg wszystkich tutaj palionowiczanów, że tak powiem, szczególnie SpongeBoba, ponieważ on ostatnio trochę dziwnie się zachowuje, on jest bardzo podejrzany. Zanim jeszcze oczywiście tam pójdziemy i zobaczymy, co jest grane, no to Daisy, chodź, czy tutaj brakuje kawałek mojego... tutaj coś ktoś zepsuł, nieważne, dobra. Karmimy Daisy, jejku, jak ja za nią będę tęsknić, jak ja pojadę do Stanów, tragedia jakaś, naprawdę tragedia. Haj, no ale cóż widzowie, tak trzeba, no niestety widzowie. No i co, tak jak mówię, wczoraj odkryliśmy ten pokój, których ja nie wiem, jakim cudem nie zauważyłam go, ale okej. W każdym razie mama, tata, pies, w ogóle jakieś rzeczy, wiecie co chodzi, totalnie z tyłka wzięte, nie wiem o co chodzi, naprawdę nie mam pojęcia. No i dzisiaj ponownie lecimy do... SpongeBobowic, czy jak tam się nazywa. Czy ja stąd coś potrzebuję, kurde, bo tak myślę, że potkę na niewidzialność, ale ja już nie mam żadnych potek na niewidzialność, widzowie, Szczypson mi wszystkie zwędził. I może Szczypson ma jakąś potkę, czekajcie, ej, to jest dobry pomysł, żeby tam polecieć, bo ja, no nie mam na 100%, w ogóle, słuchajcie, widzowie, jest jedna rzecz, którą bym chciała zrobić. To jest na jakiegoś lak, to nie jest spotka. Jest na niewidzialność, dobra, jaki fart. Ale rzecz, którą chciałabym zrobić, wywalić wszystkie, czy to jest noc? Dobra, pójdziemy spać, wywalić wszystkie śnieżki, widzowie, to jest rzecz, którą bardzo bym chciała zrobić, ponieważ mega mi to zajmuje miejsce, więc pozwólcie, że ja tylko to zrobię, wezmę sobie śnieżki stąd i zaraz tam już lecimy, ale po prostu wiem, że to jest rzecz, której nie zrobię w żadnym innym momencie mojego życia, więc pozwólcie mi, sorry Yeti, że tak robię, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie obrażony, ale serio, już do szału mnie doprowadzają te śnieżki. Jest tutaj coś jeszcze? Tutaj są jeszcze śnieżki. Oczywiście. Dobra, czy coś to możemy zostawić? Dobra, zostawmy te fajerwerki, zabierzmy te śnieżki. Ja pierniczę, masakra jakaś. Dobra, możemy z nich zrobić w sumie bloki. To nie jest głupi pomysł, bo wtedy zaoszczędzimy sobie miejsca i będziemy więcej tych, kurde, śnieżek. Sorry, Yeti, ale naprawdę, to jest ostatnia rzecz, którą potrzebuję tutaj mieć w tych skrzynkach. Także wywalam stąd i lecimy do Szczypsona je wyrzucić. No i słuchajcie, lecimy już do Bikini Dolnego. Sorki, że taki wstęp dziwny i że wiecie, że w sumie no nie idę od razu, ale po prostu pozwólcie mi to zrobić, bo ja wiem, że potem tego kurde na pewno nie zrobię, także muszę to zrobić teraz. Przy was tutaj. Czy jest tam lawa? Jest tam lawa. Ostatnio nie było, więc cieszę się, że teraz już jest. Okej, musimy uważać tak, żeby nie wrzucić przypadkiem niederajtowego czegoś tam albo czegoś ważnego, ale udało się pięknie wszystko ogarnąć. Tak, coś mamy, słuchajcie, co możemy wywalić? Chyba nie, tutaj są wszystkie potrzebne rzeczy, więc cool, widzowie, mega cool. No i co, lecimy, słuchajcie, tam mamy tą potkę na niewidzialność, no co prawda jest taka, że wzięłam ją na wszelki wypadek. Nie będziemy jej na razie używać, nie jest, jestem sama na serwerze, także na razie, słuchajcie, powinno być w 100% chill out, więc słuchajcie, spoko. Myślę, że nie muszę się na razie niczym przejmować, także możemy tam na spokojnie być. No a po prostu, jeżeli ktoś wejdzie na serwer, no to wtedy szybko ten potkę. No oczywiście, jeżeli wejdzie z paru, no bo jak wejdzie szybko, no to wiadomo, że chill. Pójdźmy najpierw, słuchajcie, do mojego domku. I tam z mojego domku pójdziemy w drugą stronę. W sensie, wiecie, pod moim domkiem pójdziemy tam tunelem po prostu do domku SpongeBoba i go przeszukamy. Tak to zrobimy. Tak to sobie wymyśliłam, widzowie, i tak będzie. To jest świetny pomysł, widzowie. 300 IQ. Oczywiście nie mogę wejść do mojego domku, mam teoretycznie zakaz wstępu, ale czy mnie to interesuje? Oj, widzowie, totalnie nie. Po prostu wchodzę i tyle w temacie. Trudno się mówi. Dobra, tutaj są otwarte drzwi. Jest otwarta klapka. Ktoś tutaj nie zamknął klapki. No czy już, widzowie, lecimy tutaj. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Co jest coś w tych skrzynkach. Okej, nic się nie zmieniło. Tutaj jest ten miecz. To jest ten sam miecz w ogóle, który ja mam i to jest mega podejrzane, ale okej. Więc tak, tutaj... Ej, czekajcie, jeszcze jedną zmianę bym chciała zobaczyć. Czy tutaj czasem nie ma na pewno żadnego tajnego przejścia? To też warto było sprawdzić. Wiecie, co chodzi, bo SpongeBob jest trochę podejrzany i mógł tutaj mieć po prostu jakieś tajne przejście, ale nie ma nic na szczęście albo nieszczęście. Jest dobrze, widzowie, jest bardzo dobrze, very good, very nice, więc słuchajcie, dobra, lecimy szybko do końca, kurde, bo coś mi ugryzło w ogóle w szyję, co to miało być, nie wiem o co chodzi, widzowie, nie mam pojęcia, i w ogóle, tak jak mówię, jeszcze raz zapraszam serdecznie do tego Instagrama, jest to bardzo dla mnie ważne, serio, jakby wam może się wydawać, że macie takie lol, xd, milki, stop z tym Instagramem, przestań go promować, ale naprawdę bardzo mi na tym zależy, dobra, jesteśmy w domu SpongeBoba, i tak, przede wszystkim, widzowie, jak to jesteśmy, ja bym chciała zauważyć jedną rzecz. Tą, którą zauważam ostatnio. Co to są za mega itemy? 64 emeraldy. Okej. To jest chyba coś, co dostał Filipa.
Tutaj w ogóle 400 takich diamentów, te enchantowane jabłka, które nie wiem dalej jak można zdobyć, dużo fajerwerek ma, no tutaj to są takie niby rzeczy plus minus w porządku. Listy dla gąbki to jest ode mnie i ten film zobaczycie później. Jakby to jest skomplikowane, ale nieważne, widzę, to jest mega skomplikowane, ale nieważne. Dużo ma strzał, ma tutaj jakiś diamond chestplate, blok diamentu, ładna ten. Jak się na siekierka, to ma jakieś wiadomość. Wiadomość? Okej, okay, mega dziwna wiadomość. Dobrze, tutaj mam kolejną książkę, no ale nic tutaj nie ma ważnego w sumie. Dobrze, dobrze, tu jest ten Gacuś w ogóle. Siema Gacuś, Gacek, Jacek, Placek. Tutaj ma jeszcze ten skrzynkę, ale to jest skrzynka z jedzeniem, jest bardzo kulturalna ta skrzynka. No dobra, zamknijmy to. Tutaj ma jeszcze lodówkę. Okej, okay, niezła lodówka, ale tutaj nie ma nic. Dobrze, zamkniemy tutaj drzwi, żeby nie było secienie, żeby nie miało przeciągu. I teraz tak, idziemy tutaj, ponieważ w tym miejscu nie byłam, to jest niby szafa, ale w tej szafie mogą być oczywiście jakieś ukryte przyciski. Czekajcie, to było na podejrzanie, ale nie ma tutaj nic. No dobra, widzowie, no dobra, no to nieistotne w takim razie. No to nieistotne, idziemy na górę teraz. I że znajdziemy coś na górze, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak. W ogóle powiedzcie mi jedną rzecz. Tutaj chyba jest, tutaj chyba nie powinnam być. Ale mam jakąś mega dziwną ochotę tam wejść. Okej, to jest do sprawdzenia, widzę, to jest do sprawdzenia. Bo to jest trochę podejrzane, czekajcie. Tutaj chyba jest niezagospodarowana przestrzeń, ale wydaje mi się, że ona może być do zagospodarowania, także trzeba to na bieżąco oglądać i widzieć, co jest 5. Tu jest dalej ten palion, to tam nic ciekawego. Czy tutaj coś jest? Tutaj nie ma nic. Czemu tutaj znowu koty gdzieś zamiałczą? O co chodzi? Okej, okay, tutaj jest Święty Mikołaj przychodzi tędy. Nie ma nic, dobra, lecimy do góry w takim razie, do tego jego pokoju. No musimy przekazać ten pokój. Ej, w ogóle teraz wpadam na pomysł, żebyśmy my tutaj zrobili jakąś tajną bazę. W jego domku, czajcie to? Tajna baza w domku SpongeBoba. To by było coś. Dobra, tutaj nic nie ma, dosłownie nic. Zero, widzowie, kaput. Kaput, kaput, kaput. A, rety, rety. No cóż, kurde, no myślałam, że będę sprytniejsza. Ale niestety nie ma tutaj nic. Tam jeszcze na górę, czekajcie, bo tutaj jest jeszcze to piętro. I tu jest wanna, kibelek i to tyle chyba. Nie ma tutaj nic takiego. Okej, okay, jest skrzynka. Żeby nie było. Tajna skrzynka, ponieważ myślę, że nikt nie ma normalnej skrzynki w wannie, skrzynki w wannie. Na serwerze still nikogo nie ma. Okej, 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 widzowie. Okidoki. Okidoki. Ej, to wygląda totalnie jak Game Mode 1. Zabroniona komenda na palionowie i każdy o tym wie. Jeszcze netherite. Kurde, to. To może być od Endermana. No nie wiem, widzowie. Na razie zachowam to dla siebie. Tę skrzynkę. Chociaż jest to podejrzane. Czy on ma tutaj. Ej, może on mieć więcej takich rzeczy tutaj poukrywanych, skoro tam miał. A to nie jest takie oczywiste miejsce. Ja myślę, że. Czekajcie, aż to jeszcze raz wejdę. Żeby. Czekajcie, tutaj normalnie jest przejście, tutaj nie ma nic. Jeszcze raz muszę, aż muszę drugi raz, kurde, to wszystko przeszukać. Okej, okay, tu jest safe w miarę. Tutaj jak to otwieramy, to się nic nie dzieje. Tutaj chyba też, nie? No way, widzowie, no way! To jest tutaj mega podejrzane teraz, SpongeBob. Znaczy, no, powiem wam tak, głupio mi jest bardzo go podejrzewać o takie rzeczy, ponieważ... No wiecie, to jest, wszyscy wiedzą, to jest zabronione, tu jest zakaz po prostu takich komend, nawet nie można takiego, nawet się nie da po prostu. Więc słuchajcie, tym bardziej, SpongeBob to jest podejrzane. Nie wiem skąd on ma takie itemy i z kim on ma sojusz, ale nie wiem, może dostał, widzowie, może napiszcie mi w komentarzu, może dostał faktycznie od kogoś te itemy, ja naprawdę nie mam pojęcia. Jest taka możliwość, wiadomo. Także jeżeli wiecie, to mi napiszcie. W ogóle zapomniałam, że tam jest moja łódź podwodna, która jest nad wodą, więc to jest nadwodna łódź. Także widzowie, czekajcie, ja tam szybko przejdę, ponieważ jestem ciekawa w sumie tego, co... A tutaj co jest w ogóle? Tutaj są jakieś ciekawe rzeczy? Nie, to nie ma nic ciekawego. Tutaj dawno nikogo nie było, ponieważ jak widzicie, to są bloki trawy i w ogóle wszystkiego, więc jakby Enderman tutaj tylko i wyłącznie egzystował. Ale lecę do tej mojej łodzi podwodnej i ja myślę... Ja bym chciała po prostu zobaczyć, ja nie myślę, ja po prostu chciała zobaczyć, co tutaj, czy to się tutaj zmieniło. Ale chyba nic. Czekajcie, żeby tam wlecieć, to musimy użyć elytry. Oj, widzowie, a wy wiecie, że to nie jest zbyt... to nie kończy się zbyt dobrze, użycie elytry w moim przypadku, ale spoko. Czy dam radę?
Tak, jest, widzowie. To było po prostu mistrzowskie granie. Dobra, lecimy tutaj. Chyba z elektron się nie zmieszczę. Okej. Tutaj nie ma nic ciekawego, nic się nie zmieniło. Stara bieda. Just spoko, nie? No spoko, dobra, tak tylko chciałam sobie to zobaczyć. Czekajcie, ja to zrobię tak. I tutaj wyjdę, słuchajcie, czy ja mogę tak wyjść? Chyba nie. O kurde, ale będzie ciężko zamykać to. Okej, udało się nam, pięknie, teraz jest zamknięta, słuchajcie. No dobra, słuchajcie, no nieważne. Aha, nie dałam elytry, ja się zastanawiam, dlaczego ja nie latam. No dobra. Okej. Dla mnie SpongeBob jest mega podejrzanym gościem. I trochę się tutaj, no boi opalionowo, bo co jak on jest na przykład tak naprawdę złą postacią, negatywną. I wiecie, i może być jakiś problemik z tym, bo i w ogóle z domek nie wiedziałam o tym. No trzeba, słuchajcie, na pewno na 100% uważać z tym wszystkim i musimy go pilnować. I nawet jeżeli faktycznie będzie tak, że się pogodzimy, to ja będę miała dystans do tego wszystkiego i będę po prostu uważać, ponieważ no nie chciałabym problemów żadnych. No i co, tym akcentem kończę odcinek. Widzimy się jutro o godzinie 18:30, tak jak codziennie. Łapkujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, żeby wbić do mojego Instagrama. Tam, słuchajcie, relacja na bieżąco ze Stanów Zjednoczonych, także koniecznie zapraszam. Fajne tam są zdjęcia, na pewno, słuchajcie. Jak wrócę ze Stanów, to będę wam komentarze polubić i tak dalej, się polubiać, wiecie o co chodzi, no więc możecie tam komentować po prostu. Ja na pewno te komentarze przeczytam. Także raz jeszcze bardzo wam dziękuję, oczywiście jesteście mega kochani, że oglądacie te odcinki do końca. Trzymajcie się tam ciepło i miło i w ogóle, no, trzymajcie się, pa pa. Aha, i powodzenia w szkole, ponieważ za 3 dni szkoła, także powodzenia, trzymam za was, mocno kciuki, pa pa.